Dobry wieczór Państwu. Słyszą Państwo mruczenie kity? No pomruż trochę, pomruż. Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich. Dzień dobry niektórym na kolejnej KHT, której miało nawiasem mówiąc dzisiaj nie być, ale w końcu postanowiłem ją nadać, dlatego że zbyt wiele rzeczy się dzieje, zbyt wiele rzeczy. Chciałem zresztą porozmawiać o czymś zupełnie innym. I czymś, co dla Państwa będzie w ogóle pewnie trudne do rozmowy ze mną. Przepraszam, że tak mówię w ten sposób, ale no niestety nie mogę czegoś zrozumieć i nigdy nie zrozumiem. Tytuł chciałem od razu wyjaśnić, że tych wszystkich, którzy podejrzewają mnie o to, że nie znam ortografii języka polskiego, otóż ja znam ortografię języka polskiego. Przypuszczam, że nawet lepiej niż niektórzy posłowie angielski, język angielski i generalnie lepiej niż inni, moim zdaniem lepiej niż inni posłowie po prostu. To jest po prostu taki sobie żart. Okrągła izba. W naszym przypadku nie jest okrągłą izbą, ale okrągłą izbą, patrząc na to wszystko, co oni w ciągu ostatnich dwóch dni wyprawiali, a co może Państwu pomoże zrozumieć, na czym polega nasz parlamentaryzm i jak to jest śmieszne i dlaczego ta klasa polityczna powinna na pewno już odejść i należy o niej zapomnieć. Witam również wszystkich hejterów, również tego pana, który napisał mi po tym, że ty stary ubeku i tak będziesz głosował na lewicę, bo ci ubecką emeryturę przewróci. Ja nie mam ubeckiej emerytury, nie miałem, nie chcę tej emerytury, mam i gdzieś. Zaraz to wszystko wyjaśnię, proszę państwa. Nie mam praw autorskich, niestety, bo najlepszym właściwie utworem muzycznym pasującym mi do tej dzisiejszej audycji byłby taki utwór Rogera Watersa z płyty chyba z 1992 roku, I'm Used to Death, który utwór nazywa się The Bravery of Being Out of Range, czyli odwaga, kiedy jest się poza zasięgiem. Bardzo ciekawa. To tam słowa są bardzo ciekawe, bo tam jest pewien pan, który siedzi sobie w barze, pije wódkę i ogląda sobie wojnę w telewizji, a w końcu mu się to nudzi i bardzo chce, żeby tą wojnę, żeby ten telewizor mu ściszyć, proszę państwa. I tak się dzisiaj poczułem po tej nieszczęsnej informacji, tej strasznej informacji o znalezieniu ciała tego dziecka. Proszę Państwa, ja nie mam żadnych prof przed nazwiskiem, żadnych drhab, żadnych dr. MGR-a nigdy nie używałem i śmieszy mnie to. Pułkownikiem już nie jestem i sam siebie zdegradowałem do zera. Nie chcę nawet być żadnym pełka, mieć przed nazwiskiem czegokolwiek. Jestem po prostu starszym, trochę zmęczonym Piotrem Wrońskim, występującym oficjalnie tutaj na tym kanale pod swoim nazwiskiem, ze swoim własnym kotem, proszę Państwa. I wszyscy wiedzą, gdzie. I wszyscy wiedzą dokładnie, gdzie jestem. Nie mam zamiaru się ukrywać. Ale chciałbym się Państwa najpierw zadać pewne szokujące pytanie. Czy ktoś z Państwa widział kiedyś umierające dziecko i potem jego ciało? 34 lata temu, 4 miesiące, 2 dni i 3 godziny ja to widziałem. To zmienia na całe życie, proszę Państwa, każdego. I osoba, która to pewnie ogląda, albo jej to nagrają, która mnie nienawidzi, która najchętniej by wykopała moje zwłoki i pokazywała wszystkim, dopóki się robale mnie, jak mnie robaki jedzą, bo taka nienawiść jest, zresztą dobrze wie, o czym mówię i dobrze wie, jak to zmienia, bo i tą osobę także to zmieniło na całe resztę pieprzonego życia i każdy o tym wie. I to jest w tle, proszę Państwa. Dlaczego to mówię? Bo chciałem zapytać Państwa, co stało się z nami, z Polakami? Co stało się z Polakami, którzy wyprodukowali całą masę
ludzi bez uczuć, bez empatii, bez dziennikarzy, którzy, dla których liczy się tylko klikalność, news, ubierane to wszystko w fałszywe pojęcie misji, z Polakami, którzy pozwolili, aby zmieniono im podstawowe pojęcia, aby etykę, aby odwrócono całkowicie etykę i wszelkiego rodzaju wartości. Ja jestem, proszę Państwa, anachronizmem, śmiesznym, głupim anachronizmem. Erudycja, proszę Państwa, tego należy się wstydzić. Empatia, czucie drugiego człowieka, tego należy się wstydzić. Being out of range, with the bravery of being out of range, proszę Państwa, pod pseudonimem bezpłciowy w internecie, w grach komputerowych, mogę zabijać, mordować, wyzwierzać się, niszczyć innych, wykonywać zlecenia, pisać głupoty i robić różne dziwne rzeczy. Proszę Państwa, i teraz powiem jeszcze coś. Nie rozumiem, jakim trzeba być człowiekiem, żeby wizerunek uśmiechniętego, wesołego dzieciaka, zdjęcie kolorowe uśmiechniętego, wesołego dzieciaka umieścić jako ilustrację do artykułu, że znaleziono dzieciaka, zwłoki tego dzieciaka. Jak można czuć, co można czuć, kiedy od 4 godzin epatuje się wprost miejscem znalezienia tych zwłok, a najchętniej by się pokazało te zwłoki, pytaniami, jak zadano śmierć i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko pod pozorem misji informacyjnej, proszę Państwa. Nie, to nie jest misja informacyjna. Programy te zresztą przerywane są przepięknymi reklamami w technikolorze na temat, gdzie są weseli, piękni ludzie w pięknym, wesołym świecie, proszę Państwa. Oj, jak mi to przypomina mojego choluba i tą cukierkowatość moich bohaterów w tym momencie, uciekających od tego zasranego świata, proszę Państwa. Przykro mi, ale to muszę Państwu powiedzieć. Muszę to Państwu powiedzieć, bo to generuje takie podejście do drugiego człowieka i podejście do takiej tragedii i tego typu rzeczy, tego typu pytania, te idiotyczne wypowiedzi tych wszystkich ekspertów, psychologów, notabene ci wszyscy profesorowie, Drhab i tak dalej, wzięliby, jeżeli już tak pięknie oceniają psychologicznie, może wzięliby jeszcze pod uwagę coś takiego jak czynnik kulturowy i nie zapomnieli, że ten człowiek był wychowany w innej trochę kulturze, gdzie mogą być również inne miary i to też generuje pewnego rodzaju psychologię, proszę Państwa. No ale nieważne. Nie będę dyskutował z profesorami, a zresztą jak się zobaczyłem, że kryminologia jest na przykład połączona razem z marketingiem i czymś tam jeszcze, to nic dziwnego, że tak jest, jak jest, proszę Państwa. To odczłowieczenie w rezultacie. Takie przedmiotowe podejście do tragedii, do ludzi. Taka walka o klikalność, o to wszystko. Ubrana zresztą w piękne słowa, których znaczenia zupełnie odwrócono. Jest, proszę Państwa, czynnikiem warunkującym każdy rząd i społeczeństwo. I nie mówcie mi Państwo, że to nie dotyczy polityki, że my się polityką nie interesujemy, że to nie jest polityczne. Nie, proszę Państwa, to wszystko jest polityczne. Bo ta polityka nas dotyczy, nawet jeśli my się ukryjemy i nie chcemy tego oglądać, to ta polityka nas dotyczy. I dobrze wiecie Państwo, że ta polityka zawsze nas znajdzie. Teraz pokazują pogrzeb tego człowieka, który wczoraj był w rezultacie. Proszę Państwa, nie chcę komentować tej sprawy, ale tu chciałem powiedzieć jedną tylko rzecz. No, jedną tylko rzecz, proszę Państwa. Paweł Obara, polskiemu społeczeństwu przez nacisk ekonomiczny. Tak, to prawda, to jest efekt 30 lat, ale nie tylko. To jest również nasza wina po prostu. To jest nasza wina. Proszę Państwa, w tej zbrodni, no oczywiście jest ta pani od osobowości suicide, to jest samobójstwo, jak to jest po polsku, suicydalnej. Nie wiem, nie rozumiem tego. Nieważne. Proszę Państwa, i po co te nieoficjalne informacje, to wszystko? Nie to, że nie liczą się, to nie tylko to. Wśród wielu z nas oglądających to jest wielu ludzi wrażliwych i tym też trzeba się liczyć. Następna rzecz, proszę Państwa, to jest w całej tej sprawie. Nikt nie bierze pod uwagę, że tu są
jest kilka ofiar, że jest o wiele więcej ofiar. Jest jedna ofiara bezwzględna, to ten biedne dziecko, ale są również dwie ofiary. Człowiek, który zabił, ojciec, matka, która świadomie bądź nieświadomie, która nie wiadomo w jaki sposób, też przyczyniła się w sumie do jego czynu, tak na dobrą sprawę. Czy miała rację, czy nie, to jest najmniej ważne w tej chwili. Rodziny. O tym nikt, mówiąc te bzdury, analizując to wszystko, o tym wszyscy zapominamy, proszę Państwa, o tym wszyscy zapominamy. Doszło do tragedii, ogromnej tragedii, ale co to oznacza? Co to oznacza? To jest następny being out, następna gra komputerowa? Bo tak to wygląda, bo ta tragedia, tutaj Daniel, masz rację, po co na ten temat mówić? To jest tylko news, informacja. Ta tragedia, epatowanie tą tragedią, tak naokoło, tragedią, jakich na pewno wiele się już zdarzyło, wiele się wydarza na całym świecie i wiele się jeszcze zdarzy. Ta tragedia, proszę Państwa, nie może stanowić w rezultacie przerywnika dla reklam. Bo takie zachowanie się mediów odwołuje się do najniższych instynktów człowieka. Siadamy sobie, jedząc chipsy, wstając czasami sobie, jak jest przerwa na reklamę, bo zaraz może pokażą zwłoki, o, to pójdę, zrobię sobie herbaty, wezmę sobie kolejne chipsy. Jak w grze komputerowej, proszę Państwa, gdzie zabijamy człowieka, a jak on nas zabije, to się cofamy. To cofamy do momentu, w którym nas zabito, prawda? Do save'ów i uruchamiamy save'a. Od tego momentu. To nie jest gra komputerowa, proszę Państwa. To nie jest gra. A wszystko po to, by reklamodawca zarobił. To jest chore. Oczywiście powiedziałem jako śmieszny, zbędny, stary anachronizm, czujący i z empatią w stosunku do ludzi. Jako były oficer służb specjalnych, który dzięki właśnie może temu czuciu i tej empatii wobec ludzi potrafił coś zrobić, bo to jest praca na żywym człowieku. I więc trzeba czuć tego człowieka. Bohater szeregu hejtów, bo tutaj też również się wiele pokaże, których nie rozumieją, tak to wygląda. Wielu z Państwa tego nawet to nie interesuje, co ja w tej chwili mówię, bo to po prostu jest, bo wy chcecie Państwo sensacji. Oczywiście mogę mówić o twicie jednego dziennikarza, który sugeruje coś w tym twicie na temat jakichś seksualnych afer ministra Dworczyka. Taki twit się ukazał. Nie rozumiem tego dziennikarza. Jeżeli coś ma, niech od razu pokaże, jeżeli to przestępstwa, jeżeli wykonuje pracę zleconą, bo jest zlecenie na ministra Dworczyka, to dla kogo? No ja sam mówiąc, ten tweet świadczy cały czas o tym, że idzie akcja uwalenia premiera Morawieckiego ze strony prawdopodobnie szefów służb specjalnych i ministra Ziobro. Ten konflikt jest. I to mówię już otwartym tekstem, bo patrząc na tego, kto to napisał, to widzę wyraźnie, po której jest stronie. Tak to wygląda. To jest bzdura. To jest ta jedność na zewnątrz i wewnątrz. Po co taki tweet, proszę Państwa? Po co taki tweet? Po co taki tweet? I teraz jeśli pani psycholog telewizji mówi, że trzeba zapobiegać, być wrażliwym, uczestnicząc w tym cyrku medialnym, który będzie trwał, bo wydanie specjalne, żółte, czerwone, zielone paski. No właśnie. Zabito, proszę Państwa, dziecko. Również nie można od razu przesądzać i oceniać kto, co, jak, czy to z premedytacją, czy nie z premedytacją. Nic nie wiemy na ten temat. Dajmy sobie spokój. Ja mogę powiedzieć, że policja najprawdopodobniej od pewnego momentu, prawdopodobnie od razu, praktycznie po pierwszych chwilach poszukiwań była pewna, wiedziała, że byli na 90 parę procent pewni, że szukają właściwie nie to, że szukają żywego dziecka, ale szukają zwłok, ale pozagrali jak trzeba, bo w takich sytuacjach rzeczywiście, bo jeśli jest ta wątpliwość, jest także podejrzenie i wersja, że dziecko mogło zostać porwane bądź wywiezione, więc trzeba robić te poszukiwania cały czas i trzeba szukać również po to, żeby ewentualnych sprawców uspokoić czy wprowadzić w błąd, proszę Państwa. Oczywiście, że jest to praca, ogromna praca operacyjna. I zaraz przejdę do tematu tego. I teraz przejdę do tematu tego, tej audycji, proszę Państwa. Ale powiem jeszcze jedną rzecz. W tej całej sprawie naprawdę podziękujmy
wszystkim policjantom, tym prawdziwym, wszystkim policjantom, tym, którzy znaleźli, a proszę mi wierzyć, oni też są ofiarami, bo to są twardzi ludzie, ale znalezienie zwłok dziecka odbija się na nich i na ich psychice niesamowicie. Ja o tym wiem, znam takich ludzi i wiem, jak to jest, wiem, jak to wygląda. I wiem, jak to wygląda. Im podziękujmy. Oni niestety nie dostaną statusu weterana. Za parę lat zabiorą im emerytury. Powiedzą, że są jakimiś, znajdą im w rodzinie jakichś komunistycznych przodków, więc ich tak samo zniszczą, proszę Państwa. Ale to ci ludzie. I dzięki tym ludziom tego typu sprawy mogą być rozwiązywane, tego typu sprawy mogą być opisywane i analizowane. I być może dzięki tym ludziom właśnie, tym zwykłym policjantom, nie ich szefom, tego typu może się uda przeciwdziałać podobnego rodzaju historiom, bo tak to jest, nie ich szefom. Oczywiście medale i premie dostaną pierwsi ci, którzy dostaną medale i premie, to będą ci, którzy siedzą za biurkami i rozdają ołówki, bo oni są najbliżej żłoba. Tak to wygląda. Tak to wygląda, proszę Państwa. No, ja mam rację, panie Wiesław Palar, we wszystkim, co teraz powiedziałem i jestem tego pewny. I dlatego powiedziałem to tak smutno. I nie będziemy już rozmawiać na ten temat. No. Matagoras, minuta ciszy. No dobrze. Ale może nie róbmy tutaj minuty ciszy. To już za bardzo wystarczy. To nawet nasza minuta ciszy nic nie pomoże. To, co się dzieje i co się będzie działo, to miedlenie tego na dobre to jest chore po prostu. Proszę Państwa. Tak, Bartosz Kowalski. Te spektakle telewizyjne uderzają we wszystkich wokół rodziny, ofiar i członków rodzin, sprawców, którzy nie są winni, a którzy spotykają się z społecznym. Właśnie. Zgadza się. Elo Harks. A pan w tej chwili pyta mnie, czy to jest o tym to? Czy o tym to jest? Rochars, po co pan mnie o to pyta? Przyszedł pan, usiedzi pan pewnie przed swoim komputerem z bloczkiem, z pytaniami, które pan mi zada. Proszę, nazywa mnie pan panem pułkownikiem, a w rezultacie myśli pan pewnie o mnie wstrętny, głupi ubol. No. Po co pan mnie o to pyta? To nie jest pytanie na tą audycję, nie na teraz. No. Pana nie interesuje, jest pan... Wiecie państwo, to właśnie z takich pytań widać. Bardzo pana przepraszam, być może się mylę, ale nie interesuje pana to, co ja mówię. Interesuje pana konkret, wyciągnięcie ode mnie informacji, bo inaczej należy mnie utopić, nie ma co mnie słuchać. Więc pan mnie nie słucha, bo nie będzie pan miał odpowiedzi na to pytanie dzisiaj. To jest właśnie ten przykład. Idźmy po chipsy. Jest przerwa na reklamę. The bravery of being out of range. I niech pan się przedstawi, poda swoje zdjęcie, niech pan powie, jak pan się nazywa. I niech pan nie mówi, że pan nie może tego powiedzieć, bo pan pracuje w służbach specjalnych, to niech pan tylko i oni to wyrzucą pana, bo słucha pan. Poza tym, przepraszam, jeżeli pan pracuje dziś w służbach specjalnych, to uczcie się od tych, którzy są święci, którzy mają wspaniałą przyszłość, ale nie od byłego SBK-a. Prowokatora, który będzie w dodatku głosował na lewicę, oszukuje wszystkich, prawda? No właśnie. No właśnie, dobrze. I teraz idziemy do... Skończmy te żale i idźmy do okrągłej izby. Proszę Państwa, przeczytałem informację, po której myślałem, że to jest po prostu fake. Naprawdę, proszę mi wierzyć. Nie chciałem tego komentować, bo byłem przekonany, że to jest fake. Ale to podał również Polsat News, podały różne inne takie dziwne portale, ale podał i Polsat News. Potem jest odwołanie do strony sejmowej, to przeczytałem. Otóż tytuł z Polsatu z wczoraj, dzisiaj jest 20, tak? Z wczoraj o 22.01 serwisanci z misji zagranicznych nie będą weteranami funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej. Tak, proszę Państwa.
Ja już czegoś tutaj nie rozumiem. Faktem jest, że w tej chwili specami są, specami i ekspertami są na ogół specjali, pracownicy wydziałów ogólnych rozdających papier toaletowy i ołówki, którzy nie znają tej pracy i nigdy nie pracowali. To oni są ekspertami. Że ekspertami są ludzie, którzy terrorystę ostatni raz widzieli na Okęciu w roku 87 i to był facet, który chciał uciec z komunizmu i porywał samolot, a tak to i porwał samolot, a tak to więcej nie widzieli już terrorystów i nie wiedzą, jak ci terroryści tak naprawdę wyglądają. Ekspertami są różnego rodzaju dziwni ludzie po studiach telefonicznych, ze stopniami doktora po studiach telefonicznych, którzy zapatrzeni sami w siebie. Tak to jest. Ale to, co już się stało, to ja już tego nie rozumiem. Okazuje się, że według panów posłów serwisanci służący w Iraku, Czadzie, Rumunii, Afganistanie nie zyskają prawa do uzyskania statusu weterana działań poza granicami państwa. Ja mam pytanie, czy któryś z pan poseł zdaje sobie sprawę, co to jest serwisant, że tam nie ma cywili na tej wojnie? Jest tutaj wielu ludzi uczestniczących w misjach u mnie na kanale, oglądających mój kanał. Ja sam znam wielu. Sam również troszeczkę dziwne rzeczy bywałem zamieszany. Czy państwo myślą, że reperowanie samochodu, czy reperowanie wozu, czy serwis łączności na polu bitwy, w miejscu, gdzie za chwilę może wybuchnąć bomba, gdzie rzeczywiście strzelają i to nie gra komputerowa, tylko zabić, a to jest zupełnie co innego niż kładzenie płytek w domu pana posła? Czy oni tego nie widzą? Przecież to jest przerażające. Przecież to jest, proszę państwa, absolutnie, to jest pogarda wobec każdego, kto służył Polsce, proszę państwa. No. Woda słodka, nie, to nie jest najmniej ważne. Ten marsz nie jest najmniej ważny w tej chwili. No więc, proszę państwa, to jest chore. To jest absolutnie chore. Czy państwo sobie zdają sprawę z tego, jak to naprawdę wygląda? No ale cóż, w kraju, w którym ludzie, którzy służyli temu krajowi, po 90 roku, dobrze mówię, tylko po 90 roku, którzy z narażeniem życia, zdrowia, kosztem swoich rodzin, zmusza się do dziadowania i zmusza się do życia, wywala się ich z kraju z jednej strony, albo skazuje się ich jako zbrodniarzy wojennych, zamyka się ich, a rządzą nami wspaniale ci, którzy w życiu nie byli, którzy w życiu nie wąchali procu. Jeżeli policjant, jeżeli robi się karierę w policji, w straży granicznej, w służbach, gdziekolwiek, robi się karierę tylko dlatego, że ma się układy polityczne i na ogół ci ludzie, którzy tą karierę robią, nigdy w życiu nie widzieli tej pracy, kosztem tych pracowników, którzy naprawdę ryzykują na ulicach, to przecież jest chore. To przecież jest chore, to coś niesamowitego. I jednocześnie w tym artykule, proszę państwa, jednocześnie uznano, że status weterana uzyskają funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej. Ale gdzie oni są? Czy oni? To jest coś niesamowitego. Najgorsze to jest to, że w pierwszej jeszcze się ta komisja podzieliła i ta większość rządowa miała w tej komisji większość, w tym pierwszym, przy odrzuceniu weterana, ale przy uznaniu weterana było prawie jednogłośnie. Parę osób się wstrzymało tylko od głosowania. Czyli obie strony uważają, że Straż Marszałkowska musi mieć te. A może dlatego, ale dlaczego, proszę państwa, co za tym się dzieje, dlaczego nie oni są weteranami? Oczywiście, bo w tym przybytku mądrości, kultury, znajomości języka, okrągłej izbie, wytrzymać więcej niż 2 lata, to trzeba naprawdę, to można dostać status weterana i iść na rentę po prostu. Tak uważam. Ale proszę państwa, chodzi w tym wszystkim, jest pewien bardzo ciekawy myk, którego państwo może nie zrozumiecie. Otóż taka Straż Marszałkowska, proszę państwa, co oni widzą? To nie tylko Sejm, to co widzimy, ale to także hotel sejmowy i tak dalej. Co oni widzą? Widzą pewne wewnętrzne rzeczy, które się dzieją w Sejmie. Układy towarzyskie idące w poprzek, nocne życie posłów. Naprawdę ciekawy jestem, jak wygląda, czy ktoś by sprawdził licencję i w jaki sposób dostał licencję facet, który jak się wychodzi z hotelu poselskiego w Warszawie, to jest takie niecałe 20 metrów na wprost, także na wprost drzwi jest sklepik z alkoholem całonocny i zawsze tak go
można wrócić po prostu. To też jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe, to trochę mi przypomniało Barę i o tym facecie, który dostał. Pamiętacie, w Zmiennikach była taka scena, że facet dostał stację, miał stację wulkanizacyjną koło tego odcinka autostrady, gdzie płyty były odwrotne i te betonowe wychodziły te prosto na tej. Pamiętacie państwo? To coś takiego było. Właśnie. I proszę państwa, i to jest to. I to jest to. I o to tu chodzi. Oni będą mieli status weterana kosztem tych, którzy naprawdę tracili życie i zdrowie w obronie rzeczywiście Polski. Przecież to jest chore. Nie widzicie państwo, że to jest coś w rodzaju takiej małej korupcji politycznej w ten sposób? I to może o tym chodzi, a poza tym bardzo ciekaw jestem, kto i dzięki jakim znajomościom zajął stanowiska sprawcze w Straży Marszałkowskiej, bo może to chodzi o dla niego, bo nie sądzę, żeby zwykły strażnik stojący tutaj i tak dalej dostał jakiśkolwiek status, czegokolwiek, bo to jego nie dotyczy. To dotyczy prawdopodobnie szefów, także nie potępia, tak całej Straży Marszałkowskiej, nie wsadzam wszystkich do jednego worka, ale tak to wygląda. Więc zastanawiam się, proszę państwa, naprawdę, jak można w ogóle przyjąć coś takiego, jak można porównać ludzi, którzy byli na misjach, żołnierzy, bo ci serwisanci to wielokrotnie byli również i żołnierzami, po prostu. No. Dlaczego nie odbiera? Kto mi odbiera? Kto mi odbiera przyjemność? Na razie nikt mi nie odbiera przyjemności, proszę państwa. No więc to jest po prostu śmieszne. Zatem za co oni dostają? Za co? Za to, że pilnują porządku? To ci policjanci, którzy pod Sejmem są i pilnują, żeby tam nikt dostał, nie, też powinni dostać status weterana w tym momencie. To jest chore. Tak, Elo Harks, ja wiem. No przecież pan się na mnie nie obraził, ale wiem, że do Straży Marszałkowskiej był duży desant zboru. Tak, oczywiście, to była zapłata. To jest również zapłata za milczenie. Ale co powiedzieć o tych ludziach, których tutaj mam i nie będę wymieniał nazwisk, których poznałem, o tych ludziach z misji w Iraku, w Afganistanie, tych, którzy zginęli, tych, którzy byli ranni, o rodzinach tych ludzi. A to również i obsługa też ginęła. Kule i bomby nie wybierają, proszę państwa. Tak to jest. Więc to jest śmieszne. To jest ewidentnie pokazane. I teraz, proszę państwa, proszę zobaczyć. I teraz najciekawszy właśnie jest rozkład głosu, bo według tego samego artykułu, proszę państwa, według tego samego artykułu, proszę poczekać, jest taki, tak było, że zaraz zobaczycie państwo, zaraz gdzie to jest. Kierwiński pisze. Dziś PiS na Komisji Obrony odrzuciło poprawkę PO dotyczącą uznania serwisantów sprzętu wojskowego na misjach za weteranów. Dobrze. Wstyd, pogarda tych. Dobrze. To mogę się zgodzić. Tylko, że teraz tu gdzieś było, gdzieś czytałem, jaki był stosunek głosów, proszę państwa. Tutaj serwisanci ze zmiany różnych, tak, no, nieważne. Teraz tak. Teraz tak, szukam, bo tutaj gdzieś, bo nie mogę znaleźć w tym artykule ilość głosów, ale jak zobaczyłem, to tu rzeczywiście był przy tej misji, to muszę powiedzieć, przy tych serwisantach dotyczących misji podział był rzeczywiście taki mniej więcej, jaki jest w Sejmie. Natomiast jeśli chodzi o Straż Marszałkowską, to tam większość była za. I to również ci, którzy są w opozycji, więc im też zależy na tym, żeby nie wyszło, prawda? Elohar, zgadza się. Żołnierzy polskich na misjach w Afganistanie potraktowano tak samo jak tych górników, którzy przekopywali zmiennik ciepła w Czernobylu. Niestety, oczywiście, nie tylko żołnierzy, ale wszystkich tych, którzy pracowali dla bezpieczeństwa Polski, którzy tracili zdrowie, życie, którzy zginęli, albo ich sprawę zamiatano pod dywan, bo nikt nie będzie płakał to nad byłym ubekiem. Również śmiano się z ich samobójstw, ponieważ jak widziałem w telewizji po ustawie dezubekizacyjnej popełnił samobójstwo mój kolega z jednej z delegatur, który był tak jak ja 20 lat i tworzył kierunek rosyjski w tej delegaturze frontowej i on nie wytrzymał nerwowo, popełnił samobójstwo po prostu. No i bardzo się ucieszył w telewizji pewien pan, który jest uznawany, który robi sobie legendę cały czas, jak on wielki siedział w podziemiu i nie przychodzi do wiadomości, że on tak właściwie to był jedynym niezwerbowanym w tym wszystkim, bo cała drukarnia założona była przez Służbę Bezpieczeństwa. Także spokojnie.
Ale my się będziemy zajmować właśnie takimi idiotyzmami, a i robić propagandę dla jakiegoś idiotycznego marszu ochranianego przez tłumy policjantów, którzy są potrzebni zupełnie gdzie indziej. Bez sensu, po prostu. Bez sensu, proszę państwa. No. No tak, Matgoras, albo wmawiano im chorobę psychiczną. I to jest bardzo ciekawe, co jest. Tak samo, proszę państwa, widać, jak działają ustawy w Sejmie, to ta wczorajsza poprawka, która weszła i nie weszła, bo to znaczy ona weszła, ta poprawka, bo PiS się zaklaskał. Nie wiem, dlaczego on klaskał, ale się zaklaskał. Ale to tylko potwierdza to, co mówiło mi trzech posłów z PiS-u i jeden senator, którzy nie byli świadomi i rzeczywiście, jak wygląda tak naprawdę ustawa dezubekizacyjna, bo oni byli święcie przekonani, że to dotyczy tylko tych zweryfikowanych negatywnie i tych, którzy i tych, którym i to będzie tylko za te lata pracy w SB obniżone to wszystko. Nie sądzili, że to pójdzie dalej. Oni mi wręcz mówili, że oni nie wiedzieli, co oni podpisali, ale był taki nacisk, takie krzyki, tak trzymajmy się razem, bo nas atakują, tu to wszystko jeszcze razem. To widać, jak to wyraźnie wychodzi, proszę państwa. To jest naprawdę straszne. Jeżeli to tak ma wyglądać, to naprawdę, proszę państwa, ta klasa polityczna nie powinna stworzyć nic więcej poza tym, co już stworzyła i chwacić, podziękujmy, dajmy im kwiaty i niech sobie idą, a że wszyscy mówią naokoło o miłości, kochaniu ludzi, jacy są do ludzi, to wiadomo. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem poruszyć, bo to jest wielka wiąże z wczorajszym. Proszę państwa, to jest, że powstała ustawa o marnowaniu żywności. Ja przypomnę, że pewien piekarz kiedyś w Poznaniu chyba dawał bezdomnym chleb i Urząd Skarbowy prawie go zniszczył, bo uznał to, bo nie można. Ja też zresztą, jak chcieliśmy udostępnić jak darmowe ten trzy rozdziały tego Choluba 2, czyli e-booka, w formie e-booka, to też nie można tego udostępnić, bo Urząd Skarbowy twierdzi, że nie można udostępniać. Ja też zresztą dowiedziałam się od sądu, że ja złośliwie nie chcę zarabiać i złośliwie tego, bo za darmo jak ktoś coś daje, to jest głupi frajer, złośliwy i jest przestępcą od razu. Pięknie, że jest taka ustawa przeciwko marnowaniu żywności, ale w tej ustawie, proszę państwa, jest od razu o karaniu tych, co marnują. Jak? Jak ktoś wyrzuci kawałek chleba. Jak karać tych, co marnują? Karać, 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 jeszcze raz karać. Jak okrutna musi być władza, która uważa, że nauczy ludzi etyki, dobroci, współczucia dla innych za pomocą kodeksu karnego. Jak okrutna musi być. Tylko świadczy, że ta władza potrzebuje sama kodeksu karnego, bo ją za pomocą kodeksu karnego, tą władzę trzeba zmusić do czucia innych. To jest chore, proszę państwa. To jest chore. To jest chore. Nie wiem, czy się państwo ze mną zgadzacie, czy nie, ale tak to właśnie wygląda. Właśnie. Matko, rozdajcie sobie spokój z tymi wszystkimi. Czy państwo nie rozumiecie jednej podstawowej rzeczy? Naprawdę? Proszę zrozumieć. Ależ proszę zrozumieć. Jedną tylko rzecz, że to całe te marsze równości, to wszystko, co się koło nich dzieje, nikt by na to nie zwrócił uwagi, gdyby nie te kordony policji, gdyby nie ta telewizja czekająca, aż coś się wydarzy i żałująca, że nic się nie wydarzyło. Jeżeli nikt by na to nie zwracał uwagi, to w ogóle nie byłoby problemu. Jest to tylko po to, abyśmy dyskutowali o takich rzeczach, i zaraz wszyscy się na mnie obrażali, tutaj woda słodka też się na mnie obrazi najprawdopodobniej, dlatego że nie chcę o tym dyskutować, bo to jest temat zastępczy, proszę państwa. To jest temat zastępczy. Przecież to jest chore. Przecież to jest chore. To jest właśnie temat zastępczy. A rzeczy są o wiele ważniejsze. Sytuacja międzynarodowa, coraz gorsza sytuacja z Iranem, że to w tej chwili, to w pewnym sensie wybuchnie, to jeszcze miesiąc, dwa, jak się nie opamiętają, to coś tam się stanie i wybuchnie, tak uważam, bo coraz więcej jest prowokacji, coraz więcej nacisków, ta rozgrywka trzech mocarstw, czyli Rosjan, Chińczyków i Amerykanów może być bardzo i dla nas głośna, proszę państwa. Co pan pleci? Jak nie mamy reagować, jak najbardziej bez sprawy w Polsce? Woda słodka? Nie, nie macie reagować.
Bo dlatego powiem wam, jak nie macie reagować, bo to jest, tam jest mniejszość rzeczywista, nikt by na nich nie zwrócił uwagi, ludzie by poszli i tak dalej, no i co? A tak, nadajecie sami znaczenie. To jest tak jak Marcel Duchamp, nie wiem czy wiecie, sama filiżanka i samo futro nie jest dziełem sztuki, nawet filiżanka obszyta futrem nie jest dziełem sztuki, bo to artysta nadaje znaczenie, dopiero jak artysta nada temu znaczenie dzieła sztuki. Marcel Duchamp, prawda? To kiedyś powiedział, to wtedy dopiero. I tak samo jest teraz. Proszę Państwa, powiem Państwu historię z roku 87. To dotyczy tych takiego jednej. 8 marca, to znaczy w dzień tych wydarzeń marcowych w ogóle, w Łodzi był bardzo taki, padał deszcz ze śniegiem i tak dalej. I przykuł się do latarni w ramach protestu facet z jakiejś pomarańczowej alternatywy. W ramach protestu antykomunistycznego i tak dalej. Oczywiście natychmiast tutaj mówili wszyscy, natychmiast puścić ZOMO, puścić to wszystko, zamknąć go, aresztować. Ale tam wówczas ktoś pomyślał, bo chyba komendant wojewódzki był na urlopie, więc ten zastępca pomyślał i powiedział, dajcie spokój, niech siedzi. Niech sobie tam siedzi przy tym. I nikt na niego nie zwrócił uwagi. Nie wysłano policjantów, nie zamknięto, nie aresztowano. Po 4 godzinach on już prosił, bo wyrzucił klucz zresztą tego łańcucha, prosił przechodniów. Ten człowiek prosił przechodniów, żeby go jakoś odkuli, żeby zawołali kogoś i tak dalej. W końcu policja, w końcu patrol, który przypadkiem przychodził, się zainteresował i wezwał jakiegoś i go odkuli. I zawieźli do domu, bo był cały czas barznięty. A tymczasem, gdyby się wtedy zdecydowali to, na co się zawsze decydowała komuna, oleliby to, proszę Państwa. Oleliby to. To natychmiast byłoby w całej prasie, i podziemnej, i zachodniej, jak to było. Tak samo jest z tymi marszami równości, nie widzicie Państwo. Ja zobaczyłem, co się dzieje, gdyby nie ten tłup, tam było więcej policjantów niż tych ludzi w środku. Po prostu. No. I teraz co? I o tym mamy dyskutować? A nie o tym na przykład, że ludzie, którzy narażali życie i zdrowie i tracili życie i zdrowie w Afganistanie, nie będą mieli statusu weterana, a facet siedzący sobie bezpiecznie z dużym brzuszkiem jak ze Straży Marszałkowskiej będzie miał status weterana. No właśnie. Więc zastanówcie się. To jest tak, jak to jest. A pan się tu zastanawia, bo takie bezeceństwa się dzieją. Dzieją się, to widzi pan wszędzie, bo te bezeceństwa, bo mnie one nie interesują. Tak samo mnie interesuje seksualność kogokolwiek. Nie tak oceniam ludzi. Tak samo mnie to w ogóle nie obchodzi, nie zwracam na to uwagi. No, proste. No. Zacina się czasami. No. Infinity 2000 CC, ok. No. Co to znaczy, jak pojemność 2000? Dobrze. Dobry wieczór. Co pan sądzi o obecnym sporze Westerplatte Drukiewicz, PiS? Dziękuję, pozdrawiam. Infinity, ja mam swoje własne zdanie. Ja mam zdanie takie, jak istnieje coś takiego w Wielkiej Brytanii jak Her Majesty's Heritage. To znaczy coś, co jest dziedzictwem korony. Tam różne, to czasami takie na jakiś malutki grobek czy krzyżyk jest takim płotkiem i tam jest tabliczka Her Majesty's Heritage, na niektórych drzewach jest i tak dalej. Uważam, że państwo, i tu nie chodzi o to, czy to jest polskość gdańska, nie polskość gdańska, czy tam co innego, panią Dulkiewicz, inną, czy kogo innego. Niektóre, obiekty, które są symbolem i należą do naszego dziedzictwa narodowego takim jak niewątpliwie jest historycznego Westerplatte, ale nie tylko Westerplatte, jest wiele takich obiektów, winny być objęte nadzorem, ochroną państwa. Tak, winny być objęte wszystkie miejsca męczeństwa narodowego i tak dalej, nigdy nie powinny być własnością lokalną, ponieważ jest to dziedzictwo nielokalne, ale dziedzictwo całego państwa. I tutaj PiS ma rację. Niestety wchodzi to w jakiś spór polityczny, czysto idiotyczny spór polityczny. I pani Dulkiewicz powinna zrozumieć, o co chodzi. Ponieważ Westerplatte jest jednak symbolem wybuchu II wojny światowej i tragedii, która spotkała potem Polaków. Tak, Polaków. Polaków, bo nie zaatakowano wolnego miasta Gdańska, zaatakowano składnicę polską składnicę wojskową na Westerplatte.
I ten teren winien być administrowany przez państwo. Nie tylko ten, jest szereg takich terenów, do którego należy również tereny, związane Umszlakplatz w Warszawie, czy w Katowicach, Góra Świętej Anny, tam gdzie harcerzy, prawda? No dobrze wiecie państwo, jest szereg takich miejsc, które powinny być objęte jako pomnik narodowy, jako pomnik dziedzictwa polskiego. I tak to powinno być, powinna być na ten temat ustawa. I Westerplatte jest jednym z takich miejsc. To nie dotyczy tylko Westerplatte, ale dotyczy to również Grunwaldu na przykład. Pól Grunwaldu, bo jeżeli będziemy dalej. Dotyczy to Częstochowy. Wszystkiego, co jest wpisane w dziedzictwo polskie, a więc w kulturę i historię polską. Tak jak to zrobili, to dotyczy również nie tylko obiektów materialnych, ale to dotyczy na przykład twórczości literackiej z niewątpliwie wpływającej na losy Polski, prawda? Czy dla kulturę polską. I tak bywa na świecie, a u nas jak zwykle robi się z tego polityczne rzeczy. I tutaj ja w tym momencie popieram PiS. Tu PiS ma absolutną rację z tym Westerplatte. Mam tylko nadzieję, że to, bo to nie jest szopka polityczna, to jest to, co ma być po prostu na tej zasadzie. Więc nie rozumiem oporu włodarzy Gdańska. I nie mówię to z przyczyn, że stoję na innej pozycji politycznej. Nawet nie o to chodzi, ale to po prostu mówię to jako członek określonej państwowości, konkretnej określonej państwowości, jaką niewątpliwie jest Polska i Gdański jest polski i pani Dulkiewicz też jest członkiem tej samej państwowości, więc myślimy w sposób państwowy, a nie regionalny. Samorząd terytorialny i autonomia terytorialna, samorząd terytorialny, taki na przykład duży, jaki w Stanach Zjednoczonych, nie oznacza, że nie ma pewnego rodzaju federalnych, władzy federalnej. I między innymi te pomniki właśnie dziedzictwa, te heritage, ten Her Majesty's, wszystko jedno jaki, American Heritage, bo też jest coś takiego. Czy powinno się o to dbać? Do tego oczywiście należy teren obozu w Auschwitz, do tego należy Stutthof, do tego wszystko to, co związane z II wojną światową, co odniosło piętno na naszym narodzie, proszę państwa. Tak uważam. Zadowolony pan z odpowiedzi? Proszę bardzo. I nie ma co tutaj, Manuel Adams, tak, pani Durkiewicz jest z namaszczenia PiS prezydentem, ponieważ PiS się wycofał, a nie powinien się wycofywać. Że na zagadnąć 15 godzin, według mnie mówił o PSL, że to mafia teraz na kwity, na dzisiaj przeprasza i się dogaduje. Damian Kwieciński, nie wiem z kim się, to wszystko są informacje prasowe, Kukiz nie wystąpił, ja powiedziałem, że być może zagłosuje. Ja po prostu widzę w tym ruchu, panie Damianie Kwieciński, ja nigdy prosiłem, słuchać mnie uważnie, ja nie powiedziałem, na kogo ja zagłosuję. Powiedziałem, na kogo na pewno nie zagłosuję, a na pewno nie zagłosuję na Lewicę i na pewno nie zagłosuję na PSL i na pewno nie zagłosuję na POKO. Nie, POKO, tam Koalicję Obywatelską. Natomiast nie powiedziałem, na kogo zagłosuję. Więc proszę nie mówić. Poza tym ja jeszcze nie słyszałem oficjalnej wypowiedzi. Z tego, co wiem, to wydaje mi się, że w Kukiz 15 są ogromne walki i ogromne tendencje rozśrodkowe, że marszałek Tyszka idzie w swoją stronę, Kukiz idzie w swoją stronę. Różne rzeczy się dzieją. Zobaczymy. Nie wiem. Nie interesuje mnie to po prostu w tym momencie. Zobaczymy, jak będą jakieś oficjalne komunikaty, bo to jak dotąd, to są wszystko enuncjacje prasowe, niepotwierdzone zresztą. Panie Piotrze, ale czy to nie są tylko hasła, nic poza tym i tak my zrobimy itb., a finalnie nic nie zrobią? Oczywiście, że proszę państwa, to są tylko hasełka i to, co ja mówię, mogę powiedzieć, są hasełka, ponieważ to, co na przykład, bo teraz chciałem wrócić jeszcze do jednej rzeczy. Proszę państwa, podrzucacie, nie będę wymieniał nazwy tego portalu, nie chcę. Podrzucacie mi państwo również tutaj różne dotyczące zbiórek, różne rady, rozwiązania. Otóż może Daniel, jeśli jesteś Daniel,
Może opublikujesz na Herenfolku, na stronie Herenfolku opublikujesz korespondencję mailową z tym portalem, prawda? Chciał tam Daniel, wbrew mnie, bo ja wiedziałem, to tak się skończy, coś się okazało. Okazało się, że na tym portalu można zbierać pieniądze na film antykościelny, na film o Janie Pawle II, na kolejny film antypolski i tak dalej. Natomiast projekt Herenfolk spotkał się z oceną, że no to cię nie powiedzieć tego i tak dalej i raczej nie będzie miał statusu możliwości zbierania na tym portalu. Ktoś generuje po prostu i ewidentnie pokazuje, w którą stronę mają pójść wydatki ludzi i co ludzie mają sponsorować. Także projekt Herenfolk, który będzie trwał i tak dalej, bo Daniel znajdziemy inną, bo żeśmy dzisiaj rozmawiali telefonicznie, znajdziemy inny sposób, będzie oparty na naszych zbiórkach. Korespondencja z tym portalem jest dość śmieszna, ponieważ ta pani w tym, osoba, która odpisywała, tak to jest kobieta, mówi, że tam, że my mamy sami zbiórki, że nie mamy dużo ludzi i tak dalej, pośrednio przyznając, że w rezultacie ten portal jest dla tych, którzy są znani, bogaci i mają dużo pieniędzy, a nie dla tych, którzy zaczynają, co jest wbrew zresztą zasadom istnienia tego portalu. Ale to oczywiście jest kierowanie w odpowiednie strony, czyli tak, czyli o Herenfolku nie można zrobić. Natomiast kolejny film, który prawdopodobnie będzie ogromną krytyką Jana Pawła II, będzie można zrobić i będzie na tym portalu, będzie on forowany wszędzie i na tym będą oni zarabiać, forowani ze mnie, mimo że portal się mówi, że to jest dla wszystkich zwykłych Kowalskich, jeśli masz jakiś pomysł, nawet nieważny, to przyjdź do nas, my ci jeszcze pomożemy, nieważne, że jesteście znany i tak dalej. I co panowie na to? I co państwo na to? Tak to jest, proszę państwa, w Polsce. Ale to jest nasza wina. My na to pozwalamy. Tak zacina transmisję, nie moja wina. No. I to jest to. A nie da się tego zrobić, proszę państwa. Pani Moniko, Daniel, jeśli się zdecyduje, czekamy jeszcze, bo on odpisał i Daniel, słyszysz mnie, Daniel? Jesteś tam gdzieś. Daniel, słyszysz mnie? To się odezwij. Powiedz przynajmniej, że mnie słyszysz. To opiszesz tą całą korespondencję po prostu i już. I zrobisz z tego, co trzeba. Po prostu. No. Tak. Zauważyłem, tajny przyjaciel, bo tylko to jest w Polsce forowane. Pseudohistoryczne filmy, które są kiczem po prostu. Dlatego powiedziałem, z pozycji zagranicznej, ja mam zamiar zrobić ten ośrodek i to wszystko połączyć i Herenfolk też będzie. I wbrew pozorom, bo Daniel potrzebuje... Aha. Daniel pisze, że nie ma, że jest na zewnątrz, czat mu nie chodzi, nie ma możliwości odpowiedzi. To później odpowie, to usłyszy, co powiem, to co mówi, to po tym jak odsłucha, to niech to zrobi. Po prostu i już. Ja nie przeczytam tego maila państwu, ale ten mail jest tak ciekawy i pokazujący rzeczywiste intencje czegoś, co oni są apolityczni, wszystkie strony polityczne i tak dalej, a tym mailem zaprzeczyli absolutnie temu. No więc właśnie. Jan Nowak, no właśnie przyszło mi do głowy i tu mam właściwie dowód na to, że ten portal służy tylko i wyłącznie finansowaniu określonych politycznie rzeczy. I ukrycia tego finansowania w ten sposób. I to mi przyszło, panie Janie Nowak, do głowy od dawna, dlatego ja, Daniel jest świadkiem, ja mówiłem, że to nie wyjdzie, nie ma sensu i dlatego państwo mi tu radzicie, mówicie różne rzeczy, ale ja wiem, jak to wygląda i wiem, o co tu chodzi. Oczywiście dla niektórych, woda słodka, jak pani się gniewa, to idź pani, to niech pani sobie idzie, nie musi już pani tu wchodzić, nie potrzebuje, właśnie. I tak to wszystko wygląda. To ma pójść w określony kanał, proszę państwa. Tak to jest. Także projekt Herenfolk przebija się z trudem. Tym bardziej, że jestem zaskoczony, bo rzeczywiście ludzie potrafią się składać na różne sensacje i tak dalej. A jeżeli chodzi o walkę o samych siebie, nie chcą. To jest praca u podstaw i tak będzie. No. Tak mówił, to ja Daniel. Cześć Daniel, tak mówił. No właśnie. I tak mówiłem. Mówiłem, że to jest bez sensu po prostu, no ale trzeba było spróbować i teraz mamy dowód na to, co to właściwie jest. To też jest element projektu Herenfolk po prostu. No. Jan Nowak, w pewnym sensie tak, ale najprawdopodobniej tam część ludzi się dorzuca.
Dorzuca, no w tej chwili tam będą projekty na inne filmy, więc nasz projekt Herre Folk do tego w ogóle nie pasuje, bo to jest projekt wymierzony również przeciwko środowisku, które stoi za tym całym portalem i za tym wszystkim. Nie przeciwko. To jest projekt poświęcony ludziom. Zwykłym, normalnym ludziom, a nie Herre Folkowi, czyli całej tej cholernej klasie politycznej, dla której są właśnie tego typu programy i przerywane reklamami. Panie Andrzej Niepokulczycki, to byłaby porażka, gdybyście nie dawali konotacji znaczenia temu. Tego to jest mniejszość. To, czego oni się najbardziej boją, to boją się po prostu olania. Olania, nie zwracania uwagi. To jest tak, jak ja mówię. To jest tak, proszę Państwa, jak ja mówię, dlaczego ja nie chcę słyszeć to, co o mnie mówi. W jednym przypadku, ja wiem skąd to wynika, człowiek, którego nikt nie zna, on chce zaistnieć, zaczyna mnie atakować, wymyślać, wyzywać i jak ja mu odpowiem, to on zacznie mi odpowiadać i on zaistnieje. Na tym to polega, więc to trzeba olać po prostu. Po to jest Markus Pospolitus, trzeba obudzić ludzi uczciwych. Ma pan rację, trzeba obudzić ludzi uczciwych i po to między innymi jest zrzucanie się na mnie z motyką na słońce, walka z wiatrakami, czyli projekt Herren Folk i Ośrodek Myśli Pozytywistycznej. I prawdopodobnie po wtorku, jak wszystko dobrze pójdzie, albo to się wszystko skończy, albo się dopiero zacznie, proszę Państwa. Albo dopiero się zacznie, ale nie będziemy tutaj dyskutować o rzeczach, które są dla mnie absolutnie nieważne w sytuacji, kiedy polscy żołnierze są wsadzani do więzienia za to, że walczyli, uznawani za zbrodniarzy wojennych ku dziwieniu Amerykanów w ogóle, za to, że się bronili, gdzie się nie dawali zabić, którzy są po polscy, którym się odmawia statusu weterana, których traktuje się jak śmiecie po prostu. Polscy policjanci, których się traktuje gorzej niż psy, bo takie są pieniądze i pieniądze słabe daje, bo przecież muszą być pieniądze na tych wszystkich podawaczy ołówków i tych, którzy otwierają dźwigi i dają kwiatki ministrom. I to jest bardzo ważne, proszę Państwa. Pekunia non olet, zgadza się. Markus Pospolitus, może, nie przede mnie. Panie Piotrze, dlaczego reżim trzyma poparcie Kościoła, Rafał Ojnowski? Ja nie wiem, dlaczego ma, bo proszę pana, chce pan znać prawdę, to proszę posłuchać nie mnie, ale księdza Izakowicza Zalewskiego. Lustracja, czwarty departament. Lustracja, po prostu. Nie, ja nie czekam z żadnym projektem, projekt idzie dalej, tylko ja powiedziałem, że zacznę to robię, no, po prostu. Lustracja, to jest proste. Smerf Maruda, zrób se w akademii. No to nie, ja co, przeszkadza to panu, że ja tu będę? Po pierwsze, nie jesteśmy na ty, ja się nazywam Cholub. Smerf Maruda, zrób se wakacyjną przerwę. Nie chcę, przeszkadza to panu, nie mam zamiaru robić sobie wakacyjnej przerwy. Nadaję wtedy, kiedy chcę, jak mam ochotę, a pisać piszę zawsze, jak mam ochotę. Znaczy, zawsze piszę, bo zawsze mi w mózgu pisze, to wszystko leci. No, no. Już. Więc zupełnie nie rozumiem, po co takie zdanie. Zróbce, jak pan tak wzdycha, jest pan zmęczony, nie podoba się ta audycja, to out, nie ma pana. Ja, Cejrowski mówi, wszyscy won, ja zrobiłem won, to ja też mówię, kto mu się nie podoba, no, transponują Cejrowskiego i już. No. Nie, ja nie walczę, ja po prostu mówię prawdę. Okej, a jak to wszystko wpłynie na społeczeństwo Sztywa Polskiego przez USA? Przecież oni to widzą, analizują, że ich politycy dognoją, tym się liczą i na nich nie liczą. Ale tak to wpływa, oni to wszystko wiedzą. Oni to wszystko wiedzą. No. No miało być lekko, ale to może jutro będzie lekko troszeczkę. No. Co mamy jeszcze? Jest stream, jest. Z lustracji wyszła frustracja. Zgadza się. Nie będzie żadnej lustracji. Aneks WSI cały czas tym wszystkim. Będziecie zaskakiwani przez danego dziennikarza Twitterami sugerującymi, że minister Dworczyk coś gdzieś robił, gdzieś na czym, bo taki jest ten tweet. To widziałem. To proszę Państwa, ja nie przeczytałem nazwiska, ale tego tweeta dostałem. Ja nie mam Twittera, ale mi tutaj jeden z moich stałych czytelników, dziękuję Panie Adamie, podsyła mi zawsze takie śmieszne, takie dziwaczne tweety. Więc proszę bardzo. No. Proszę. Tweet jest taki. Ja tego zupełnie nie rozumiem. O, zaraz, bo mi się tylko to włączył, ten komputer przy tym internecie, on się staje coraz wolniejszy. No dawać to zdjęcie, kurde. No. Także leci jak leci, dobrze. No. No Jezu, kto tutaj mówi?
o wolniak, ale ja cały czas mówię, tylko wartości też trzeba obronić umiejętnie, prawda? Właśnie. Filip Kotrzewa, ja czytałem, co pan pisał na początku. Ja sobie to jeszcze dokładnie przeanalizuję, także proszę się nie martwić, że nie odpowiadam. O, panie ministrze, Ed, Michał Dworczyk, czy wyjaśni pan sprawę? Seks filmik z ważnym ministrem chodzi. Nie ujawnię, choć branie na urzędowym biurku mogłoby zainteresować. Śmieszek, Twitter for iPhone, 20.01.19.07.2019. No. Nie ujawnią, a potem ten sam tweet mówiący Ed Michał Dworczyk, więc wyraźnie sugerujący na kogo. I po co takie tweety? Bez sensu. To jest bez sensu. Jeżeli dziennikarze zaczną zajmować się takimi rzeczami, to jest to chore, proszę państwa. To jest to chore. No. To jest to chore. Notabene może w takim razie to środowisko również wzięłoby się troszeczkę za siebie i wyjaśniło na przykład, czy prawdą jest to, że jeden z bardzo znanych dziennikarzy, który po kokainie i wódce walnął na początku kobietę, walnął kogoś na parkingu, po prostu zamięciono sprawę pod dywan i wyjechał sobie w diabły, czy inny. To są takie, chodzą takie po prostu. No. Chodzą po prostu tego typu ploty, więc i to również z tych środowisk, więc niech sobie wyjaśnią ci ludzie. Bo dla mnie to jest śmieszne po prostu. No. O, człowiek ze służb wyjdzie, ale służba człowieka nie. Tak, to sugeruje pan, że ja cały czas wykonuję służbę, pracę dla kogoś. Tak, wykonuję, proszę pana, dla ruskich. Proszę to donieść komu trzeba. Ale to jest troszeczkę bez sensu. Bo jeżeli istnieje coś takiego, jeżeli coś jest to naganne, to trzeba to ujawnić po prostu i już. No. Ja mam tutaj zdjęcie tego wszystkiego. Oczywiście to może być fake, prawda? I pewnie to jest fake. Mam nadzieję, że to jest fake. No. Tajny przynajmniej seks, afery z politykami w PL jest parę agencji obsługiwanych przez wschodnich naszych przyjaciół. Filmiki z posłami startują od 3 USD na rynku, a ci co latają tam i się gwiazdorzą. Tak, niestety, proszę pana, tajny przyjacieli, tym się powinien zająć kontrwywiad. Ale jak się teraz dowiaduje, to odkryli nagle z lemongrasem straszne sensacje z lemongrasem, a tymczasem to już było wiadomo wcześniej, ja już mówiłem, Andrzej PK po prostu. No. Tak to jest. Dobrze, proszę państwa, powiem na parę pytań i kończymy na dzisiaj. Rafał Wojnowski, panie Piotrze, czy katolicyzm jest używany przez możnych tego świata zniewalenia głupienia chrześcijan na całym świecie? Proszę pana, katolicyzm jest elementem jako religia, tak, jako religia na pewno nie. Natomiast chodzi o to, że jest pewnego rodzaju instytucja i ten instytucjonalizm, a szczególnie w Polsce, dzięki właśnie absolutnemu braku lustracji, dzięki temu, że materiałów Departamentu IV praktycznie nie ma. Gdzieś się znalazły, no to wiecie państwo, to może dzięki temu, w każdym bądź razie, czy do ogłupiania chrześcijaństwa? Nie. O, dlatego jest pan niewiarygodny. No widzi pan, widzicie państwa, jestem niewiarygodny do tego pana. Dobrze, to w związku z czym, jak jestem niewiarygodny, to oczywiście, że jestem niewiarygodny, także ja już pana żegnam, bo ja będę wyrzucał wszystkich tych, których nie lubię. A ponieważ pan Werbelito jest tak na tyle wiarygodny, że nie jest w stanie, nie śmie tchórz jeden powiedzieć, jak się nazywa. No. I pokazać swojej twarzy, więc niech spływa i niech sobie dalej myśli, tak jak myśli. Mam to gdzieś. No. Co tu jeszcze mamy? Dobrze, co mamy dalej? A tam dajcie spokój z tym Werbelito. Niech se będzie. No. Co mamy dalej? Panie Piotrze, czy pan dobrze, to pan ma jeszcze jakieś pytanie? Niektórzy tu się proszą o tę wkrętarkę do naprawy Piotrze Ładu. Bez przestawy, Krzysztof P. Takich rzeczy nie robię. Dobra, co mamy dalej? Jeszcze jakieś pytania jest. Panie Piotrze, na ile na Wall Street gra rolę wojennego lobbysty w sytuacji Iran-Rosja zaginęła? Według wielu chodzi Judejczykom o położenie wydobywania zboża, w tym woda i banki. Nie sądzę. Nie. To jest kwestia bezpieczeństwa. To nie tylko, że chodzi o to, jak pan mówi. To też jesteśmy kierowani w złe miejsce. Kierowani w zupełnie inne miejsce, panie Damianie. W złe pojęcie. Nie, to jest po prostu, powiedziałem, rozgrywka. Rozgrywka pomiędzy Chińczykami, Amerykanami i Rosjanami.
Iran wchodzi w tą rozgrywkę, bo zdaje się, że Chińczycy tam zainwestowali całą masę pieniędzy i o to chodzi. Także tak bym nie mówił. To zresztą chodzi o bezpieczeństwo całego regionu. No. W tej zasadzie. Standardowa rozmowa. A, odbył pan takich rozmów? Prowadził pan takie rozmowy? To dobrze. Aneks też zrobił też porządek z aferą FOS, może też i z RB. No nie tylko Sherman Żebli. W aneksie prawdopodobnie, ja nie wiem, co jest w aneksie, bo absolutnie mnie nie interesuje. No. Dobra, co mamy jeszcze? BW, ja nie jak ja mogę puścić. To jest jakieś prawa autorskie są, jakieś rzeczy. To jednak jest nasza praca, moja i Krzyśka. Ja mogę mnie to tamto wiadomo, ale Krzysiek Werkowicz musi się jeszcze zgodzić, panie BW. Bardzo zależy na naszych piosenkach. Nie wiem. Mamy do tego prawa autorskie i teraz proszę zobaczyć. Puścimy te piosenki i te piosenki zaczną chodzić poza nami. Jeszcze ktoś, jak znam życie, to ktoś się zaraz podpisze, że to on napisał, bo przecież ja nie mogę jako USB tego napisać, więc ktoś się da podpisze na tym. Wystarczy, że i tak moimi tekstami leci wielu ludzi, nawet je przepisuję dosłownie jako swoje, to mnie wystarcza. Jednego takiego już widziałem po prostu. Artykuł na temat kontrwywiadowczej charakterystyki terenu, który jest wzięty żywcem, spisany mój wykład, tylko ktoś inny się podpisał pod nazwiskiem i robi na tym pieniądze. No. Więc proszę wybaczyć. No. Zna pan mój mail, więc proszę napisać do mnie maila i pogadamy. Panie Piotrze, Chińczycy chcą kupić ukraiński Motor City. Co pan na to? Primo Poland. Panie, to ja bym się wcale nie dziwił, ponieważ jak upatrzyłem, jak wiem to z trzech różnych inwestycji chińskich w Polsce, że oni już zatrudniają pracowników, ale zatrudnili agencje sprowadzające pracowników, ale tylko z Ukrainy. Wydaje mi się, że oni w ten sposób chcą troszeczkę ominąć różne rzeczy i wejść właśnie na ten i zdominować rynek europejski. Niestety, to tak mi się wydaje. Po prostu, więc to jest takie możliwe. Co pan sądzi, czy będzie nakłanianie UK do nowym rozdaniu KMK? Raczej nie. Raczej nie będzie nakłaniania, a wydaje mi się, że jeżeli patrzę na aferę Deutsche Banku i nie tylko, i na pewną scenę polityczną w Niemczech, bo muszę powiedzieć, że takiego hejtu, jaką ma pani Ursula von Leyen u siebie i tak w negatywnych artykułów w Niemczech, jakie są na jej temat, i takiego hejtu, wręcz jakieś zlecenie chyba dziennikarzy niemieckich, bo tak walą w nią jak nie wiadomo w co, to nigdzie na świecie nie ma, proszę państwa. Autentycznie. Także tam coś się dzieje rzeczywiście w środku, następuje jakieś przewartościowanie dziwne w Niemczech. Tym bardziej, że wiem również, że Brytyjczycy mają, Wielka Brytania ma bardzo złą w Niemczech opinię i prasę w tej chwili. I Brytyjczycy. Także nie sądzę. Raczej nie sądzę. Raczej sądzę, że Amerykanie otaczają troszeczkę Niemcy i Unię Europejską krajami, które będą poza UE jednocześnie i tworzą pewien system tutaj, który się również Rosjanom nie spodoba, a to oczywiście pod Amerykanów, to oczywiście będą Wielka Brytania, są specjalne stosunki i oczywiście jest także i Norwegia, która ma cały system F-35 przecież, to wiadomo. No. Gdzie ten facet poszedł sobie? No właśnie. Dostarczyły im drony, co znaczy, że jest ostrołem. Tak, ale tam jeszcze słyszałem w ogóle, że od 4 BW, czyli koniecznie musicie, nie mamy pieniędzy na płytę. Proszę do mnie napisać, ma pan mój mail przecież, no. Jak pan napisze do mnie, to porozmawiamy. Proszę bardzo. Poza tym te piosenki są nieskończone, one są tylko w wersjach tych. Macie mój mail, proszę bardzo. Chyba jest szykowany atak na Jana Pawła, ale oficjalnie wszyscy wolne, niektórzy dalej są komunistami, ale jak pan mówi się, były SB, mimo to, ale takiego jak pan mówi się, a na takie, ale na takiego jak pan mówi się. Tylko oczywiście, co jest szykowany, niech będzie. No. Ja nie wiem, kim jest dla mnie John Daniels i nie znam pana Johna Danielsa i nie wiem, a to Werbelito gada. Mhm.
Mój kolega. On mnie tutaj zainstalował. I Verbelito, tam prawdopodobnie jest z tej serii. Gdzie pan jest? Czy to pan czasami nie występował w tym centrum? Jak to centrum się w Warszawie nazywa? Jakieś centrum idiotyzmu po prostu. Ma pan rację. To jest mój przyjaciel, który mi kazał to robić za duże pieniądze. No. Zadowolony pan? Bo ja tak naprawdę nazywam się Wroński von Siebelstein. No. Ojciec miał Mojżesz, proszę pana. Ojciec był Mojżesz, no. To racja, Kamil Radajkowski, to racja odnośnie Wondery. Ja tak, ja mam na bieżąco dostęp do, którym podsyłają mi wszystkie artykuły, jak ktoś poszedł, także wiadomo, jak to wygląda. No. Co mam jeszcze? Czytał pan, że nowości o Polsatu i DW o wizycie Angeli Merkel na Mazurach i świętowaniu zamachu na Hitlera? Komuś się opomnieć całego serca? Filip Garza, czytałem, ja generalnie mówiłem, zdaje się, bardzo dawno temu, że gloryfikacja Stauffenberga jest w ogóle bez sensu. Po pierwsze, kiedy on ten zamach, trzeba poczekać, co on mówi, on chciał usunąć Hitlera, przejąć władzę i wcale nie myślał o wyzwoleniu, o Polsce i tak dalej, chciał zakończyć wojnę z aliantami i namówić ich, żeby szli razem na ruskich, po prostu, i też tak samo mordować Polaków i tak dalej. Wystarczy przeczytać notatki tego Klausa von Stauffenberga, wielkiego bohatera niemieckiego, a gdzie on był w 1939 roku, w 1940 roku, gdzie on był? W 1939 roku w Polsce widział dobrze, co Niemcy wyprawiają i jego Wehrmacht też. Gdzie on był, ten wielki bohater niemiecki, który jak już dostawali w tyłek i wiadomo było, że dostaną w tyłek, zaczął się martwić o własny tyłek sam i nawet nie potrafili zabić Hitlera. Chore, no. Mówiłem właśnie. Gośka, jaki dobry kawał. Moshe Rodenberg, no niech będzie, możecie tak to nazywać, może być. Był, są, wyszły przez jego listy, trzeba przeczytać listy Stauffenberga, jak on pisze o tym kraju pod ludzi, kraju brudnych, wstrętnych ludzi, którzy nic nie potrafią zrobić i Niemcy noszą tu kulturę. Cały Klaus von Stauffenberg, no. A w Afryce dostał web. My patrzymy, to, że Niemcy zmusili wszystkich, żeby patrzyli na Stauffenberga oczyma Toma Cruise'a, jako na Toma Cruise'a, który, jak to ktoś mówił, aktora, który ubrany w niemiecki mundur z opaską na oku skakał po paczkach. To proszę bardzo. No. To nie jest bohater. W ogóle jest też ciekawa historia, bo wydaje mi się, że Himmler, który był bardzo blisko zamachu i pierwszy wiedział o zamachu, sam zaczął natychmiast ich wszystkich usuwać, bo prawdopodobnie Himmler chciał przejąć władzę bezpośrednio po tym i on wiedział o tym zamachu SD i miało tam całą masę wśród tego Wehrmachtu swoich ludzi, więc prawdopodobnie tak to było. To też jest ciekawe. Filip Kostrzewa, ja znam te filmy, nam wszystkie budują kąt, bo muszą na czymś zbudować kąt. Tam jest trasa przecież, Strasse der, jak to, 22 juni chyba, taka jest ulica przecież od Bramy Brandenburskiej w tą stronę, jak pamięta, chyba w Berlinie idzie. Już pamięta? Oni budują, bo przecież wiadomo było. Dla nas Polaków to Stauffenberg był takim samym jak inni, to przecież jest coś strasznego. No. Jaki to jest bohater narodowy? Czyj? No, no właśnie, Izrael Wronenberg, może być. Proszę to tylko donieść do tego centrum idiotyzmu w Warszawie, to oni od razu to powiedzą. No. Chodzi mi o niektórych wykładowców, sam znam takiego, ale pan jest osądzany o czci i wiary, mimo że pan zmienił stronę, Patryk Latka. Chodzi mi o niektórych. Ale gdzie, no jakich wykładowców, których wykładowców, bo nie wiem. Ja zmieniłem stronę, ja jestem od... No ale panie Patryk Latka, ale mnie nie interesuje od czci i wiary. Mnie... Państwo ustawami pozbawiło honoru, czci, wiary i wszystkiego i mam to wszystko gdzieś. Rozumie pan? No. Ja nie rozumiem, o jakich wykładowców, o czym pan mówi w ogóle. Niech se będą odczyniani, a niech będę odsądzany przez idiotyzm, przez idioci mnie nie interesują. No, już. Dobrze. Niemcy generalnie przez ostatnią wojnę światową byli nastawieni skrajnie antypolsko, to i cała ogólna wtedy. Przykład to premier Republiki Weimarskiej Gustav von Strassmann. Tak, Kamil Latajkowski, oczywiście my na to nie patrzymy. My nie patrzymy, wbrew pozorom, na samym początku, przynajmniej do śmierci Piłsudskiego, Hitler był bardziej nastawiony propolsko od całego Wehrmachtu i całej reszty Republiki Weimarskiej. To jest prawda, to wystarczy poczytać różne teksty źródłowe na ten temat. No. Właśnie.
Natomiast i zgadzam się z Marion S. Od Niemców trzeba się uczyć. Mają tylko dwóch bohaterów w cudzysłowie i obu są zrobione znane hollywoodzkie filmy. Dobra, jeden to Staffemberg, drugi to jest, no tak, drugi to jest Sophie Scholl, Biała Róża. A propos Białej Róży, proszę Państwa, czy ktoś nie zauważył, że Biała Róża to był kiedyś taki, Biała Róża to jest takie ciekawe połączenie. Partia Biała Róża jakaś powstała, nie wiem, ale mi się tak to natomiast kojarzy z takim stowarzyszeniem Biała Róża za cara panslawistycznym, za cara Biała Róża i jednocześnie z Białą Różą tą Sophie Scholl. Także ciekawe połączenie. Daliście się na to nabrać? Dajecie się na to nabrać? Na tego typu partyjki, czy nie dajecie się? No. No właśnie. Patryk Latka, ale pan mi powie w tej chwili. Po co pan mi to pisze, że jestem odsądzany od czci i wiary? Przez kogo? No. Primo Polan, panie Piotrze, inspektorat uzbrojenia był potencjalnie zainteresowany laserami. Czy to schizofrenia, czy już odlecieli, oderwali się od rzeczywistości i stanu WP? Z czym to ma działać? Ja nie wiem, z czym to ma działać. Proszę pana, to jest tak jak człowiek, który się na niczym nie zna, kupi sobie od razu wszystko najlepsze, najwspanialsze narzędzia, wszystkie rzeczy, których nie będzie umiał nawet obsłużyć. A jak będzie umiał obsłużyć, to nie będzie wiedział. I mam nadzieję, że nie będą tych laserów w pełnym słońcu używać, bo nawet na budowie, jak pracowałem, to też jak jest dużo słońca, to lasera nie widać, jak się mierzy odległości, proszę państwa. Właśnie. A drugi to Wilhelm Tell, no zgadza się chyba tak. Jeśli ja jestem niedobry, to proszę powiedzieć, jak się ze służb wychodzi w sposób cywilizowany. Nie wiem, tak jak ja. A czy ja wyszedłem w sposób cywilizowany? Ja się na nich obraziłem wszystkich. No, drugi to Schindler, tak? A nie, Schindler nie był niemiecki, on był Austriakiem, no ale Schindlera, nie Niemcy zrobili Schindlera, bohatera, tylko Spielberg. I powiem szczerze, że ten film, notabene Spielberga, miał bardzo złą prasę w Izraelu. Autentycznie. Ten film Spielberga. Ktoś mi nawet powiedział, pewien człowiek z Izraela, że ten film to jest taka głupota, to jest tak jak Amerykanin, który się urodził w Ameryce i nie wiedział, co się działo w Europie, bierze się za tematy, na których się nie zna, po prostu. No. No. Werbelito, przede wszystkim radziłbym panu wziąć lekarstwa. O, biełyje rozy, no biełyje rozy to wszystko. No. A, ruchem antypartyjnym, tak? A co to ta Biała Róża? Bo nie wiem, ja słyszałem, ale w ogóle zwracanie uwagi na takie bzdury to wiadomo. Pamiętam Białe Rozy, to chyba śpiewała ta Łapugaczowa, kiedyś to wszyscy śpiewali. NSDAP, a wcześniej Niemieckie Partie Konserwatywne miał największe poparcie w Niemczech właśnie na terenach późniejszych ziem odzyskanych. Żydowscy uczeni ekstrapolują ten fakt dla Polaków. Kamil Ratajkowski, największe NSDAP najbardziej zwyciężyła w Brandenburgii, czyli w Berlinie i to się przypisuje Goebbelsowi, ale oni mieli tam ogromne poparcie. Na początku. Poza tym tutaj trzeba powiedzieć, że NSDAP i pan tutaj robi błąd, bo pan pisze, że a wcześniej niemieckie partie konserwatywne, NSDAP nie była partią konserwatywną, była to partia komunistyczna przejęta przez Hitlera. I ja cały czas mówiłem, że dla Niemca między Deutsche Arbeiter Partei, między niemiecką partią pracy i niemiecką partią komunistyczną, a NSDAP nie było praktycznie, była jedna jedyna różnica. Tamci mówili o internacjonalizmie i rewolucji światowej, a ci mówili to samo, tylko że nie o internacjonalizmie, tylko o wielkości narodu niemieckiego. Dodali ten czynnik Völkisch do tego wszystkiego. I łącznie z kolorami, które Hitler wybrał, czyli biel, czerwień i czern, to było przecież bardzo podobne do niemieckiej partii komunistycznej. Przecież to samo. W takim serialu, który robiła cała Europa, dokumentalnym Rozbite Marzenia, tak paradokumentalnym, bardzo ciekawym serialu, proszę państwa, który polecam, tam jest taka scena, w której widać wyraźnie, jak niemieccy komuniści i socjaliści przechodzili do NSDAP. Właśnie. I tego nikt nie chce robić. Tego nikt nie chce robić po prostu. Nikt nie chce opisać, jak to wyglądało, ponieważ tak prawdę mówiąc, to NSDAP my zawdzięczamy generalnie ruchom komunistycznym i socjalistycznym. No, a nie tylko i wyłącznie tam, wiadomo, konserwatyści, tu i tak dalej. Hitler załatwił również, przecież on załatwił tą skrajniejszą, Strassemana i tą partię skrajniejsze. I tak naprawdę to... Nie mówiąc już o Nocy Długich Noży, gdzie była załatwienie tej frakcji rewolucyjnej, tego wszystkiego, która wierzyła w rewolucję światową, trochę tak jakby to był jak Stalin załatwił Trockiego, proszę państwa. Bez Stalina nie byłoby Hitlera.
A jaka, panie przewodniczący Ligorowski, nie wiem, na lewicy, jaka jest kolejna koalicja na lewicy, bo nie wiem. Kamil Radajkowski. Ale chodzi o Junkierski. Nie, Junkierski przejęli, tak, oczywiście, że przejęli. To fakt jest, tylko oni przejęli to poprzez SA, stworzenie SA i poprzez te wszystkie rozwiązane później paramilitarne bojówki i paramilitarne organizacje byłych weteranów I wojny światowej, z którymi Niemcy nie wiedzieli, co zrobić. Zresztą, no. Zresztą notabene arcyciekawy jest ten film, o którym mówią Rozbite marzenia, bo stamtąd wychodzi wyraźnie, jak dzięki Anglikom i Francuzom zawdzięczamy w ogóle postać Hitlera i Niemców. No. I w ogóle to, co się stało w Niemczech. Ale dobrze. Kolejna jest lewica od lewicy. A jakaś nowa koalicja? Nie wiem, nie słyszałem dzisiaj, bo nie chciało mi się. Alla wykrakała, milion ruszy już. Dobrze, bardzo ładnie. No. To prawda, że się z panią zgadzam, pani Magdo D. To społeczeństwo, nadając również konotacje takich rzeczom, które są najmniej ważne w tym momencie. Ale tak jest ukierunkowane. I jeszcze raz powtórzę, gdyby naprawdę przestano, nie zwracano uwagi na te marsze równości, to za następnym marszu równości mielibyśmy może 3-4 osoby, które by zmarzły, albo zmokły, albo się zgrzały i które by wszyscy się śmieli po prostu. Na tej zasadzie. Ale te legiony policyjne, to wszystko, to jest chore. To my nadajemy, komuś zależy chyba na tym, żeby to wszystko szło i pokazywało. No. Nie, ja nie pracowałem, ja nie pracuję, ja nie mam pracy w tej chwili. Absolutnie. Ja czekam do wtorku. We wtorek się wszystko ujawni, czy mnie zabiją, czy będę dalej funkcjonował. Dobrze, proszę państwa. No, nie wiem, czy mówi pan o Turcji. Dostałeś mało uwagi podzielonej w naszym kraju, a dostałeś mi podobno się poziomie rozwoju. Jakiś komentarz o Turcji, roli Primo Polan. Nie dzisiaj, ale wiem, że to strasznie wkurzyło Amerykanów. Zresztą ja w większości mówiłem. Proszę państwa, Turcy realizują w tej chwili całkowicie własną politykę, totalnie własną politykę, politykę, w której Turcja chyba jednak przegra, bo Turcja będzie stała okrakiem na barykadzie. Nie można niestety mieć F-35 i tej rakiety S-14. Nie można jednocześnie ściskać się z Putinem i ściskać się z Trumpem. Świat doszedł do momentu, w którym trzeba wybrać stronę, niestety. I obawiam się, że Turcja się trochę przeliczyła z tym wszystkim. Ukraiński generał Aleksander Kończyk zagroził, że odpowiedzą Ukrainie na penalizację manderyzmu i kłamstwa Wołyńskiego w ustawie OIPN może być zbrojny bunt ukraińskich imigrantów za rękę w Polsce. Chore. Damian Kwieciński, ale niech on se pisu, niech co odpowiada ten generał. Oczywiście patrząc u nas, to my nie mamy ani kontrwywiadu, ani policji, ani wojska, ani siły, która byłaby w stanie to zatrzymać, więc wiadomo. No. Ten serial jest tak brzydki. Jaki serial? Bo nie wiem, jaki serial. Panie Aniuka, jaki serial jest taki brzydki? Bo nie wiem. Magda D. Tak, zależy, żeby odwrócić uwagę. To, co ja mówię, liczy się o czymś i... No. Grześ Dziuniek. Milicja dała dzisiaj jaki popis? Kazali im chronić i kto ich chronili? Tak naprawdę mówiąc to, znając, wiedząc już jak się robi telewizję i jak się robi to wszystko, to tam było chyba niewielu ludzi, a policjantów było 10 razy więcej, ale z tego wszystkiego zrobili tłum. Oczywiście i my się tym... To bzdury są po prostu. No. Tak to wygląda. Dobrze, proszę państwa. Puścić jakąś piosenkę wam na sobotni wieczór i na niedzielę? Bo nie wiem, czy jutro będę nadawał, ale pewnie jeszcze nadam jutro cosik. Może trochę popiszę, bo tak się składa, że po tym dzisiejszym dniu początek był dość smutny, ale to rzeczywiście tak jest, proszę państwa. W człowieku są pewne rzeczy i czasami człowiek się zmienia pod wpływem jednego zdarzenia, a to zdarzenie wraca o każdej porze dnia i nocy, czy się chce, czy się nie chce. No. Dobra, tango? No dobra, to puszczę państwu tango. Puszczę państwu tango. Proszę słuchać tango Cholub. O.
Jam jest tej siły cząstką drobną dziś, a jutro być może mnie zmiecie. Miłości haustem chcę pijanym być, miłości jakiej nie znajdziecie. Przebrana dusza i wyprany mózg, sam siebie już odnaleźć nie chcę. Poślizgu życia bokiem sunę cóż, zostało z tego co najlepsze, zostało z tego co najlepsze, zostało z tego co najlepsze, zostało z tego co. Więc wypij wódki, kolejny łyk i załóż tłumik na pistolet. Gdy mrok rozjaśni światła błysk, zapomnij o tym, co na dole, bo jakaś ona kocha cię i musisz walczyć o nią. Pani Aniuka, niebo, rozbite marzenia może są przykrym serialem, ona jest twoją, może są brzydkie, bronią. Ale to jest trochę, tam jest ciekawych fragmentów pamiętników i ciekawych zdjęć, ciekawych rzeczy. Naprawdę warto to obejrzeć, tylko trzeba, za wszystko trzeba oceniać nie tak, jak chcą autorzy serialu, tylko samemu. Mówią, przyjaciel to jest przyszły wróg, który się jeszcze nie objawił. Więc komu wierzyć tu na miły Bóg? Sam zbaw się, gdy cię Bóg zostawi. Życie z tłumikiem już gotujesz się, nie można pisnąć nawet słowa. Co dzień umierasz, co dzień budzisz się, pół w piachu, pół u Pana Boga. Pół w piachu, pół u Pana Boga. Pół w piachu, pół u Pana Boga. Pół w piachu. Więc wypij wódki, kolejny łyk i załóż tłumik na pistolet. Gdy mrok rozjaśni światła błysk, zapomnij o tym, co na dole, bo jakaś ona kocha cię i musisz walczyć o nią. Piekło czy niebo, pal to sześć, ona jest twoją bronią. Znasz zapach prochu, znasz też zapach krwi. Wiecznej miłości krew nie krzepnie. Orszak aniołów złotą łuską lśni, gdy śmierć ołowiem serca zepnie. Rozgrzane łoże, a w nim dwoje ciał. Śmierć to czy miłość, wszystko jedno. Najlepszy moment, widać, Bóg tak chciał. Utrwalić w wieczność waszą jedność. Utrwalić w wieczność waszą jedność. Utrwalić w wieczność. Robert Kulik, robiłem to, to jest kwestia internetu niestety. Utrwalić w wieczność. Więc wypij wódki, kolejny łyk i załóż tłumik na pistolet. Gdy mrok rozjaśni światła błysk, zapomnij o tym, co na dole, bo jakaś ona kocha cię i musisz walczyć o nią. Piekło czy niebo, pal to sześć, ona jest twoją bronią. Nie, nie mam jeszcze tej wersji. Po to, żeby nią iść. Czy nie mam tego jest, by na niej zostać. Na tym zakręcie rozsypany żwir, prawda ze śmiercią poszły pograć. Ta droga nie jest po to, by nią iść. Ta droga jest, by na niej zostać. Na tym zakręcie wam postawię krzyż. Czy warto było prawdę poznać? Czy warto było prawdę poznać? Czy warto było prawdę poznać? Czy warto było? Warto!
A skończyło się, dobrze. Proszę Państwa, bo tutaj mnie zadał ktoś pytanie, o czym będzie czwarty, chyba tajny przyjaciel, o czym będzie czwarty rozdział Choluba. Więc proszę Państwa, problem polega na tym, że to jest jak w życiu. No powiedzmy, że wiemy wszystko. Już. Wiemy wszystko, proszę Państwa. Wiemy, jak będzie. Wiemy, jak to było, co się stało. Mamy winnych, jesteśmy przekonani, ale wiemy również, że co zrobimy? Nikt nie doprowadzi do wojny światowej. Nikt tych winnych nie ukaże. W związku z czym sami muszą zacząć karać wbrew wszystkim, po prostu. No tak jest. Niestety. I czwarty rozdział zacznie się, to już będzie takie science fiction, tak na dobrą sprawę, bo w rzeczywistości byłoby to wszystko chyba jednak niemożliwe. Jakby było możliwe, to oni by bardzo szybko zginęli. Niestety, tak to jest. Zobaczymy. Jakoś się rozdział pisze i będzie się pisać. Dobrze. Dziękuję Państwu za dzisiaj. Dobranoc, no i do jutra, o ile jutro nadejdzie. Na pewnie nadejdzie. No. Przypominam temu, kto mnie tam pytał, by napisał mi maila. Odpisałem na tego maila, ale jeśli to on, więc proszę również o odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dobranoc Państwu. Do jutra. Gdzie to ja jestem? A, tu się zatrzymuje stream. A i dla Pana od OBS-u. Bitrate zmieniłem. Zmieniłem, pięknie wszystko jest, tylko niestety, proszę Państwa, problem polega na tym, że ten internet ma tu czkawkę, bo to nie jest łącze światłowodowe, on jest dość szybki, ale na przeglądanie internetu, natomiast na streaming jest niestety za wolny i nie jest tak stabilny. Dziękuję bardzo, dobranoc.